Siedzę na ławce i zobaczcie, co trzymam w ręku. Święte pismo, pismo święte. Grube to misko. Ponad 1000 stron. Jesteśmy w mieście Coburg, koło twierdzy, w której 15 kwietnia 1530 roku, dokładnie w Wielki Piątek, nawiedził osobiście Martin Luther. Tutaj przyjechał. Przyjechał tutaj jako banita, jako skazany na wygnanie. Towarzyszyło mu 200 osób i 300 koni, tak wspominają kroniki. My jesteśmy teraz od strony zachodniej twierdzy, a Luther przybył tam z tamtej strony od południa przez istniejącą do dzisiaj bramę szpitalną. Tych 200 osób i 300 koni orszakiem udało się pod górę, bo twierdza jest położona pięknie na górze. I tutaj spędził pół roku. Pół roku bardzo twórczej, intensywnej pracy. Efektem tej pracy był m.in. przekład Biblii na tak zwany język górnoniemiecki, Hochdeutsch. Górnoniemiecki opiera się głównie o dialekty języków dookoła Norymbergi, w okolicach Norymbergi, także tutaj we Frankonii, gdzie jesteśmy. Norymberga to też Frankonia. Także tutaj, dlaczego ją musiał tłumaczyć na niemiecki? Dlaczego na Hochdeutsch? Hochdeutsch po prostu był tym językiem uniwersalnym, który wpłynął również na ujednolicenie języka niemieckiego, bo język niemiecki to zbitka wielu dialektów i wielu regionów. To nie jest język równy i spójny. Nawet tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w okolicach Coburga, są różne formy językowe nieznane gdzie indziej. Ale spójrzcie na tą Biblię. Przetłumaczył ją dr Martin Luther. Jest przepięknie ilustrowana. Jest przepięknie ilustrowana. Tak jak mówiłem, zawiera ponad 1000 stron. Całą masę świetnych ilustracji. Luther wsadził w to ogrom pracy. Nie robił tego sam i nie robił tego od razu, bo te pół roku nie starczyło na to, żeby przetłumaczyć całość. Udało mu się to zakończyć jakieś 5 lat później, w 1535 roku. Wtedy zakończył przekład. On i parę innych osób, które pomagały mu w tym przekładzie. Tym samym Luther przyczynił się do ujednolicenia języka niemieckiego. Ten język niemiecki, który znamy dzisiaj, to jest właśnie tak zwany Hochdeutsch, oparty głównie o Biblię przetłumaczoną przez Martina Lutra. Tłumaczył ją tutaj, tak jak mówiłem, w twierdzy Coburg. Do dzisiaj istnieje tam komnata, w której spędził pół roku, kaplica oraz obraz Cranacha starszego. A teraz spójrzcie na twierdzę. Tam za moment pójdziemy.
Pierwsze wzmianki o twierdzy Coburg pojawiają się w wieku XI. Na początku tą twierdzą był tak naprawdę mur obronny i kilka zabudowań za murami. Ostatnia wzmianka o przebudowie i o zmianach pochodzi z roku 1930. Zbliżamy się do bramy głównej twierdzy. Twierdza Coburg robi imponujące wrażenie. Znalazło to nawet swoje odzwierciedlenie w listach Lutra, które pisał do swoich przyjaciół. Napisał, że jest to dobre miejsce do pracy. Kilka dni temu została otwarta tutaj wystawa o nazwie Rita Bauern Luterana, czyli rycerze, chłopi, luteranie. Skąd chłopi? Chłopi dlatego, że w tym czasie, kiedy przebywał tu Luter, w Niemczech była tak zwana wojna chłopska, Bauernkrieg. Miała ona swoje podłoże właśnie w reformacji. Później Luter tłumaczył, że jego pisma, jego myśli zostały źle odebrane, że wolność, do której nawoływał, to wcale nie była ta wolność do zabijania. Dziedziniec twierdzy. Mówiłem wcześniej, że Luter przybył w asyście 200 jeźdźców i około 300 koni. Tutaj chyba ten jeden z koni się jeszcze ostał i czeka na swojego rycerza. Jesteśmy teraz na balkonie, z którego widać kaplicę, w której Luther i jego towarzysze, współtowarzysze banicji modlili się. Jesteśmy w lokalu, w którym był w 1530 roku Martin Luther, ten sam, który jechał do twierdzy Coburg. Herzlich willkommen im Gasthof Grosch, Brauerei Gasthof und Hotel. Jak głosi legenda, to w tym lokalu zatrzymał się Luther ze swoimi kompanami. 200 jezdnych, 300 koni. Na pamiątkę tamtego wydarzenia w browarze tutejszym jest ważone do dzisiaj piwo o nazwie Luthertrunk.